W tym tygodniu, proszę Państwa, poznaliśmy nominacje do Oscarów. Janusz Kamiński z szansą na Oscara za zdjęcia do West Side Story. To byłaby już trzecia jego statuetka, ale pierwsza szansa na Oscara dla Tadeusza Łysiaka za film krótkometrażowy Sukienka. A ze mną jest kolejny nasz gość, Tomasz Łysiak, publicysta, pisarz, autor scenariuszy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witaj Tomaszu, za chwilę porozmawiamy, za chwilę zadam pierwsze pytanie, ale najpierw zobaczmy krótki zwiastun tego nominowanego filmu. Pamiętasz swój pierwszy raz? Ja nie pamiętam. No ale co, aż tak strasznie było? Po prostu nie było. Chciałam kupić sobie coś, w czym będę wyglądała nowieszno. Nie. Seksualnie. Widziałem cię tu wcześniej. Zaciekawiłaś mnie. Wyglądałaś na samotną. To może poprawimy starą na nową? Ja chcę mieć nową, inną. Potrzebuję w czwartek. Pani, nawet gdybym dla pani zostawił wszystkie inne zamówienia, to ja się fizycznie nie wyrobię. Ja chcę, żeby cały czas się gapiono na mnie. Tak to ma do mnie jakiś cyrk. Ja chcę być normalną. Normalną kobietą. Ale ty przecież jesteś tylko... taka trochę inna, no. Reżyserem nominowanego filmu Sukienka jest Tadeusz Łysiak, a ze mną ojciec Tomasz Łysiak. Zresztą jak to brzmi, kiedyś mówiąc ojciec Łysiak, mieliśmy na myśli świetnego pisarza Waldemara, teraz ty awansowałeś na ojca. Najpierw chciałem zapytać o twoją reakcję, bo to jest tak, jak już wspominałem, jesteś autorem kilku scenariuszy, ostatnio do Legionów między innymi, autorem kilku książek, już że o szerokiej publicystyce nie wspomnę. A tymczasem nadchodzi dzień, w którym mówisz, że to najszczęśliwszy dzień w twoim życiu jest związany nie z twoimi sukcesami. Jak się poczułeś? No to prawda. Ten moment, w którym byliśmy wpatrzeni w telewizor, na którym odbywało się to ogłaszanie nominacji, to był rzeczywiście jeden chyba z najpiękniejszych momentów w naszym życiu. Ten moment, w którym się pojawiło nazwisko, imię tatka, i tytuł filmu. Ja po prostu zacząłem krzyczeć tak nieprawdopodobnie, że później pomyślałem, muszę przeprosić sąsiadów i dzwoniłem przepraszać, bo to był krzyk jak, taki, jakby coś się stało w ogóle. Oczywiście stało się coś pięknego. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. To wielkie, cudowne wydarzenie, na które patrzymy oczywiście przede wszystkim w kręgu rodzinnym. Dla nas to jest coś niebywałego, ciągle do nas to jakoś nie dociera. To znaczy musimy sobie tak przypominać, no to prawda, to nie jest jakaś abstrakcja, to nie jest jakiś film właśnie, to nie jest jakiś sen, ten sen się spełnia. Coś cudownego, bardzo się cieszymy sukcesem tatka. Myślę też, że trzeba na to patrzeć po prostu w taki sposób, że jest to sukces też w tej chwili, sukces Polski, polskiej kultury, a także tej szkoły, w której jest Tadeusz, bo trzeba pamiętać, że to przecież film, który powstał na studiach, to film studencki, a przechodzi tak piękną drogę, tyle nagród na festiwalach, no i wreszcie nominacja, która no jest zupełnie czymś... Właśnie, to jest niesamowite, że to jest film studencki. To trochę tak jakby trener Jużnowy Czesław Michniewicz wziął z kadry juniorskiej kogoś do reprezentacji, a on w pierwszym meczu i bardzo ważnym półfinałowym, powiedzmy, strzela gola. Tak, albo nagle gdzieś tu jest jakiś, nie wiem, finał Ligi Mistrzów, powiedzmy, i człowiek patrzy, że tam syn nagle będzie występował. Przepraszam. No coś...
coś niesamowitego. Rzeczywiście Tadek jest po prostu jeszcze bardzo młody, nie ma jeszcze 30. Także no, piękna historia dzieje się teraz i jeszcze przed nim. No i trzymamy kciuki, żeby rzeczywiście był ten Oscar. To, co już się stało, to jest coś wielkiego i wspaniałego, no ale przecież to jeszcze ta historia nie jest zamknięta. Jeszcze czekamy na to, co się wydarzy 27 marca. No właśnie, ciekaw jestem, jakie jest wasze podejście. Czy takie, że wow, już się sporo i tak udało, czy też za każdym razem zasiadacie do oglądania tych werdyktów kolejnych etapów może nie z przekonaniem, ale z taką wielką wiarą w to, że się uda? Myśmy się cieszyli z każdego sukcesu tego filmu, z kolejnych tych etapów, które on przechodził, czyli tą long list, później już samo dostanie się na tą krótką listę, short list, uważaliśmy za olbrzymi, nieprawdopodobny sukces. Marzyliśmy oczywiście o nominacji, ale wszyscy mówiliśmy sobie, no jest to już naprawdę wysoki poziom, wielka konkurencja, fantastyczne filmy, więc no musiałoby być rzeczywiście jakiś cud prawie się stać, żeby była ta nominacja. Tadek też tak podchodził do tego z chłodną głową. No ale w momencie, kiedy to się stało, to już trudno zachować tę chłodną głowę. Po prostu człowiek się absolutnie, totalnie cieszy. Wybuch radości nieprawdopodobny. A teraz przed nim, przed Tadeuszem, dość trudny czas w sumie, tak powiem, bo będzie musiał, no będzie musiał, bo to trochę obowiązek jego w tej chwili jako twórcy, wziąć udział w promowaniu tego filmu w Stanach Zjednoczonych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że droga do Oscarów wiedzie nie tylko przez jakość filmu, ale również przez to, żeby ten film dotarł do jak największej liczby tych osób, które będą oddawały finalnie swój głos. To na koniec jeszcze, na koniec, bo czas nas goni, zapytam, czy będzie fizycznie obecny na Oscarowej gali. Jak będzie ona zorganizowana? Czy to znów z powodu COVID-a będzie jakaś zdalna uroczystość? Będzie gala, także Tadeusz będzie na tej gali. Zobaczymy jeszcze, ile osób z ekipy wejdzie, bo rzeczywiście są jakieś covidowe restrykcje. Być może będzie to mniej osób niż zwykle wpuszczone na salę, ale Tadeusz będzie. Co więcej, dostał od jednego właśnie z wielkich polskich projektantów mody propozycję, żeby i ofertę uszycia smokingu, więc smoking będzie. To trzymamy kciuki, żeby... Się, bo nie będziemy musieli sami teraz na ten smoking w rodzinie się składać. To trzymamy kciuki, żeby ten smoking był pokazany nie tylko w tym jednym z pięciu obrazków, ale żeby pojawił się na scenie głównej. Tomasz Łysiak, publicysta, autor książek i ojciec Tadeusza Łysiaka, nominowanego ze swoim filmem do Oscara, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.